Który wybierasz? Trzy. Jedno ciasteczko. Teraz mama cię nie uratuje! Oto! Zrobimy tak. O ty, niewoko! Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. A ty jak się nazywasz? Mimi. Tak, brawo, Mimi, tylko Mimi. Nie widać Mimiego. O, jest Mimi. Mimi. Czekaj, ja! Nie! Mimi. No i zdupcyło się. To jedno będzie nie takie ładne. Nie! Wow. Byliśmy w takiej ekstra cukierni. I to naprawdę wyglądało ładnie. O! Czekaj, Mikuś. Tutaj są co się jeszcze ostałe, także otworzę ładnie to, co się ostało. W ogóle jak zapakowane. Chciałabym wam powiedzieć, jak się nazywa ta cukiernia, ale pisało po prostu cukiernia. O, mamy to. Jak to pachnie, Mikołaj? Ładnie pachnie. Co byś chciał? Jajo. Jajo? Jajo to jest? Mikołaj bardzo lubi jajo. Czekaj z tym jajem, czekaj. Mama ci go da. A już wcisnął palce. Tak. I jak? Jajo? Pierwsze jajo. To nie wygląda w ogóle jak deser, nie? To może tak gryzamy? To gryź. No gryź. No gryź. Mama gryzie pierwsza. Z pianką? Aha, sama pianka. Ja nie lubię pianki. A nie, tutaj coś jest. O. Mimi coś odkrył. Mimi odkrył takie dziwne rzeczy. Co tam jest? Dodasz mi ugryź? O Jezus, sypie się. Gryzaj. Ja dostałam samą taką piankę. Jakie to? Dobre. Ale myślałem, że to jest co innego. Ja myślałem, że to jest bardziej takie twarde. Już próbujemy to drugie. To drugie jest cięższe? Nie. Też taka pianka? Też pianka. Drugie wygląda tak. Proszę. I co? Dobre? Aha, tata. A macie czerwone usta. Pyszne to jest, ale takie same pianki, nie? Ale jesteś czerwony. Ale nie jest jakieś przesadnie słodkie. Nie, jest punkt słodki jak dla mnie. To wygląda mizernie. O, tu jest taka kulka.
A ta, to jest też pianka? Te, wszystko to jest pianka. To jest wszystko pianka. No, chcesz żółte? To buzi? Wypowiedz się. Czy ci to smakuje? O, to nie jest pianka. To ma być karmelowe. To jest pyszne. To jest pianka. Ale pycha. Chrupkie w środku! A to mój palec. Bardzo dobre, tylko... Brakuje mi tekstury chrupkiej. Znaczy, całą chrupkość wziął Mikołaj. Ale wiesz, o co chodzi. Mhm. Nie spodziewałem się, że wszystkie są w pianku. Teraz wiesz coś twardego. Mhm. To był kasztan. To był kasztan? Tak. Tak smakuje kasztan? Tak. Może to jest to, co chrupie. Tutaj mamy cukier ze świeczką. Spróbujesz to? No. I jakie? Które najlepsze było? To jest najbardziej piankowe ze wszystkich. Zrobiliśmy wam przekrój. Ciastka ze świerką. Mam nadzieję, że wyostrzyło. Który wygrywa? Dla mnie tamten ten kwadrat, co się cały rozwalił. Dobra, to już koniec tego testu. Do zobaczenia. Było pysznie. Nie wiem, czy cokolwiek wiecie z tego materiału, ale... Musimy kończyć, Dara. Mikołaj, gdzie zgubuje spodnie? Bo tu są dwóch Mikołajów. Ja już wiem, że... Ja już wiem teraz, że dwójka dzieci to jest zupełnie nie dla mnie. Czekaj, mama, to otwórz. O ty! Zastanawialiście się kiedyś, co można ciekawego znaleźć w hotelu, w różnych miejscach, gdy wynajmujecie pokój? On jest cudownie wysprzątany, ale czy na pewno? Słuchajcie, myśmy dokonali wczoraj takiego odkrycia, że... Gdzie ty jesteś, kotuś? Ja się schowałem, bo nie chcę być blisko tego odkrycia. Słuchajcie, patrzcie, gdzie można... A może ja to wezmę? Bo mamy łóżko hotelowe, nie? Ale czy ktoś zastanawiał się, co jest w materacu? A właściwie za materacem, między tym a materacem. Dlaczego tam zajrzałam? Dlatego, że Mikołaj zgubił mi spinkę. I myślałam, że może ją wcisnął tutaj właśnie w to miejsce. A tymczasem zobaczcie, co można tutaj znaleźć. Jakaś czyjaś skarpeta. I to nie jest skarpeta ani moja, ani Krzysia, ani Mikołaja. Tu jest kolejna skarpeta. Kumacie to? Jakaś... Tu, nie wiem, nie sprawdzaliśmy tam dalej, bo nas to wszystko zmakabrowało. Czyjaś skarpeta? Ja nie wiem, co tu się działo, ale jak ja majtki... Ale jak ja tutaj majtki znajdę, to się zesram. Także od tej pory, zanim położę się w łóżku hotelowym, zacznę sprawdzać, co jest pod materacem, za materacem i wszędzie, jeżeli chodzi o materac. Każde to miejsce. I jeżeli ktoś ogląda to na wyjeździe, to sprawdźcie materac i zobaczcie, i dajcie znać w komentarzu, czy coś znaleźliście, a może mieliście takie hotelowe odkrycia i perełki, to też koniecznie podzielcie się w komentarzu. Pośmiejmy się razem, a i my idziemy wyrzucić czyjeś skarpetki. I to są najgorsze, jest to, że to są brudne skarpetki. Ktoś się rozbierał przed pójściem spać i pierdyknął za to skarpetki. Dojechaliśmy do drugiej lokalizacji, do naszego drugiego hotelu. I teraz zobaczcie, jakie place zabaw są na zewnątrz. Pięknie tu wygląda, normalnie taki park. Ale wiesz, trampolina. Trampolina. Mega plac zabaw. Tak. Tutaj są te huśtawki. Jest nawet ten. Tyrolka. Tyrolka jest.
To mama będzie ogarniała tyrolkę. Tam są takie super leżaczki, ale teraz nie ma poduszek na nich. Są huśtawki. No masa tego tutaj jest. I przejście. Patrzcie, jaki las. Lokacja ekstra. To jest od razu do wody? Tędy? No tak mówiła ta pani. Zobaczmy. Super. Fajnie, że działa. To jest telefon? Tak. Fajnie, że nie da się wejść i wyjść bez karty. Mega, nie? To jest idealne miejsce na wakacje dla nas. Tak. To jest... Jaki las! Ciekawe, czy będzie droga jeszcze, czy nie będzie drogi, czy od razu przejdzie... Normalnie park jurajski tu jest, Krzyś. Albo na jej chodziło o to, że tutaj jest mokro czasami. A no ale... tak, no możliwe, ale to... Ale to nie jest na tyle mokro, żeby się tym przejmować. No nie, tam jest droga. I mówiła, że druga rzecz, że tu jest ciemno, a tam jest oświetlona droga, no nie? No tak, no wieczorem może to być problem. Jak na razie mega jestem ciekawa, jakie będzie jutro śniadanie. Jak wygląda basen? Jutro ma być mega ciepło, więc się bardzo cieszymy. Bo ja mam do nagrania film. Natomiast Krzyś z Mikołajem pójdą sobie na plac zabaw i będą tam sobie szaleć. Możemy nawet jutro do basenu pójdziemy na pole, bo jutro ma być na zewnątrz, bo jutro ma być 30 stopni. No. To by było idealnie, gdybyśmy sobie skoczyli do basenu na zewnątrz jeszcze. A tam jest płciutko. Tak? No bo to są, wiesz, wszystko... Po kolana. Tam są po kolana wody, takie, wiesz... No i jest droga. Bo... Druga super akcja jest taka, że tu są do wypożyczenia rowery. I chcemy jeden dzień właśnie spędzić w ten sposób. Zobaczymy, czy będziemy wypożyczać rower na dni, czy na godziny. Bo nie wiemy, jak Mikołaj jeszcze w życiu nie jechał, a ja wstyd się przyznać, no ostatni raz na rowerze siedziałam 14 lat temu, jak nie więcej. Ale 14 lat to minimum, bo nie siedziałam na rowerze, odkąd poznałam Krzysia. Nie, nie, w ogóle nie ma zbieżności. Zapytamy się tam państwa, ja. Którą stronę do morza? No tutaj jest morze, kochanie. Aha, zobaczmy morze. Praktycznie jesteśmy nad morzem, ale się śmiejemy, że jak pojechaliśmy wspólnie z Krzysiem na wakacje, to pierwszy nasz hotel był w Władysławowie, jechaliśmy pociągiem i do morza szło się bite pół godziny. Tam było chyba jakieś, nie wiem, z 3-4 kilometry do morza i my jak blisko się prawie rozgrzejemy, jak pójdziemy. W sumie w ogóle nam to nie przeszkadzało. Nie, nie przeszkadzało, no bo byliśmy pierwszy raz razem na wakacjach i tak dalej. A druga rzecz, no można było porozmawiać, trochę człowiek z piasku się osypał, zanim doszedł do pokoju, nie? Same plusy, jeszcze mieliśmy super sernik pod tym. Tak, sernik był pyszny. I to był taki pokój, słuchajcie, bez śniadań, bez niczego, więc sami sobie to ogarnialiśmy. Natomiast pamiętam, że tam się tak spiekłam wtedy, pamiętasz? Mhm. Byłam taka czerwona. Powołaliśmy wszystkie środki, żeby cię ratować. Tak, to był początek naszego wyjazdu. I to był taki moment, kiedy powiedziałam, że nie. Ja już się nie opalam, nie? Dlatego samoopalaczowy freak się wita, a my już widzimy, może. Jaką minę będzie miał w tym roku Mikołaj, bo w zeszłym roku jak miał roczek, no to tak nie zwrócił na to uwagi, no nie? To było takie, bardziej go lis zainteresował. Lis, tak, bo był lis. No, teraz zobaczymy, więc... Idziemy. Idziemy. Takie to influencerskie życie. Zejdź! Dobrze! Schodzimy? No już, poczekaj, już. Już. Ale to butelkę mi daj. Został, bo ją wywalisz w piasku. Co tu się dzieje? To czekaj, buciki ci ściągnę też, dobra? Bo tam będziesz miał całe stópki w piasku. Ściągniemy wszyscy buciki. Daję nóżkę. Wow! Yeah! Yay! Uważaj, powolutku! Tak? Good day for the road.
Ile piasku. Ja. Wow. You were the ones you love. But I won't worry today. Even if time flies away. Idę. Jestem zaraz za tobą, kochanie. Wow. To daj mamie rączkę. Tylko zimna woda. Ziuziu. Ja. The diamonds shine on the snow. My guitar's asleep on the backseat.